Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie porozmawiamy o kwestii darowizny i jej odwołania. W życiu są różne sytuacje, gdzie najpierw dana osoba, zwykle są to rodzice, darują określoną rzecz, bardzo często nieruchomość swoim dzieciom czy też wnukom i nie przewidują, co może powstać w przyszłości, a mianowicie, że nie mają, mimo że dali darowizny, nie mają opieki z osoby, którą obdarowali i dochodzi do różnych niezgodności i konfliktów między stronami. Zasadą jest, że jeżeli dana osoba dała darowiznę stosownie do powiedzenia, których język polski zna wiele, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, darowizny raczej nie można odwołać, jednakże są dwa takie przypadki. Pierwszy przypadek to kwestia związana z niedostatkiem darczyńcy. I drugi temat związany jest z odwołaniem darowizny wskutek rażącej niewdzięczności. W sytuacji, gdy osoba dała darowiznę, jakąś nieruchomość czy też mieszkanie innej osobie, mogą powstać po tym, jak została dokonana darowizna, sytuacje, w której osoba darczyńcy popadła w niedostatek. Mogła wcześniej pracować, czy też otrzymywała jakieś świadczenia rentowe, emerytalne, następnie ich albo nie otrzymuje, lub też zachorowała i potrzebne są jej środki na życie, tak żeby normalnie funkcjonować, bowiem obecne środki nie starczają na normalne przeżycie. W takim przypadku osoba, która darowała nieruchomość czy też inną rzecz wartościową, może żądać od osoby obdarowanej określonych świadczeń w postaci dostarczania środków utrzymania czy też spełniania obowiązku alimentacyjnego. Wówczas osoba, która otrzymała darowiznę obdarowana, może zwolnić się z tego obowiązku dostarczania środków utrzymania czy też świadczeń alimentacyjnych w ten sposób, że wyda osobie darczyńcy korzyści, które uzyskała wskutek otrzymania darowizny w ramach wzbogacenia, co do zasady będzie to wartość otrzymanej rzeczy czy nieruchomości, domu, mieszkania. Jeżeli tak się nie stanie, może takie traktowanie osoby darczyńcy przez obdarowanego wypełniać dyspozycję rażącej niewdzięczności, ale ta rażąca niewdzięczność nie tylko jest podyktowana niedostatkiem, może ona wynikać również z zachowań obdarowanego wobec darczyńcy, które są, w cudzysłowie mówiąc, niegodziwe. Rażąca niewdzięczność polega na tym, że mimo iż osoba, która otrzymała darowiznę, powinna być wdzięczna, ta wdzięczność nie musi się przejawiać w jakimś postępowaniu nadzwyczaj dobrym, ale nie może występować tu zachowania negatywne i to w sposób rażący. Przykładem takiej rażącej niewdzięczności mogą być awantury, kłótnie, obrażanie przez obdarowanego darczyńcy, czy też popełnienie przestępstwa, pobicie, uszkodzenia ciała. Są to klasyczne przypadki rażącej niewdzięczności. Co wówczas ma osoba darczyńcy zrobić, aby odzyskać nieruchomość, którą przekazała obdarowanemu, myśląc o tym, że osoba obdarowanego będzie dla niej dobra, a jeżeli nawet nie tylko dobra, to chociaż neutralna? Otóż w takim przypadku darczyńca może złożyć na piśmie oświadczenie do obdarowanego o odwołaniu darowizny. Czas, w którym takie oświadczenie może być złożone, jest to jeden rok od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego.
żeby dopełnić skutku cofnięcia darowizny, takie oświadczenie jest niewystarczające, bowiem musi zostać złożone przez obdarowanego oświadczenie, że przenosi własność otrzymanej rzeczy z powrotem na darczyńcę. Czy to, jeżeli dotyczy ruchomości, może to być forma pisemna, zwykła i wydanie rzeczy, a jeżeli dotyczy nieruchomości, forma notarialna. Z reguły jednak osoba, która otrzymała darowiznę określoną rzecz, nie chce takiego oświadczenia złożyć, wówczas potrzebne jest postępowanie sądowe. W ramach postępowania sądowego o odwołanie darowizny osoba darczyńcy żąda zwrotnego przeniesienia własności rzeczy, którą darowała obdarowanemu i musi wykazać postępowaniu sądowym po pierwsze rażącą niewdzięczność obdarowanego, na czym ona polegała, przedstawić na to dowody, czy to w postaci dokumentów, czy zeznań świadków i dopiero jeżeli wykaże, że doszło do rażącej niewdzięczności i jest zachowany termin, roczny od dnia odwołania darowizny, od dnia powstania stanu rażącej niewdzięczności do odwołania darowizny, wówczas sąd może uznać to roszczenie za uzasadnione i wydać wyrok uwzględniający powództwo. Nie można jednakże w każdym przypadku żądać odwołania darowizny, mianowicie jeżeli darczyńca przebaczył obdarowanemu rażącą niewdzięczność. Może to polegać na tym, że mimo iż doszło do jakiegoś szczególnego zdarzenia negatywnego, rażącego, nieakceptowalnego społecznie przez obdarowanego względem darczyńcy, nawet w postaci pobicia, to darczyńca przebaczył obdarowanemu, co mógł na przykład wyrazić w rozmowie telefonicznej, czy też w formie SMS-a, czy listu, że mimo że tak się stało, to mu przebacza, wybacza i wówczas, jeżeli doszło do przebaczenia, to nie może żądać odwołania darowizny. Sprawy dotyczące odwołania darowizny zwłaszcza występują w ramach rodziny, gdzie osoby z reguły starsze dokonują darowizny na rzecz dzieci i wnuków i później z różnych przyczyn dochodzi między nimi do konfliktu. Dlatego też przed podjęciem decyzji o dokonaniu darowizny, zwłaszcza rzeczy więcej wartej, rzeczy, która stanowi szczególny składnik majątkowy, jak mieszkanie czy nieruchomość, żeby takie czynności dokonywać w sposób rozważny, bowiem darowiznę zawsze zdąży się dokonać, a jeżeli nie, to tę kwestię można uregulować też w testamencie i wówczas nie powstają problemy. Natomiast jeżeli już powstaną problemy związane z odwołaniem darowizny, będzie potrzebna braku zgody obdarowanego droga sądowa. Podobną do czynności darowizny jest umowa dożywocia. W przypadku dożywocia jednakże nie jest to czynność nieodpłatna, tak jak w przypadku darowizny, bowiem w zamian za to, że określona osoba przynosi własność na rzecz innej osoby, to osoba, która otrzymała własność określonej rzeczy, jest zobowiązana do dostarczania osobie, która przyniosła własność, środków utrzymania, a także wyżywienia, opału, zapłaty za media. A więc w porównaniu do darowizny umowa dożywocia łączy ze sobą szereg obowiązków po stronie osoby, która otrzymała własność określonej rzeczy. Powstają, tak jak w przypadku darowizny, tak przy umowie dożywocia, również mogą powstać sytuacje, w której dochodzi do negatywnych zachowań między dożywotnikiem a osobą, która otrzymała własność nieruchomości. Wówczas można żądać rozwiązania takiej umowy dożywocia. To rozwiązanie jednakże wymaga ingerencji sądu, bowiem to sąd w roku orzeknie, iż dojdzie do rozwiązania umowy dożywocia, chyba że strony bez angażowania sądu porozumieją się i dokonają takiej czynności między sobą. Jest to również dopuszczalne. W ramach czynności, czy to związanych z darowizną, czy też związanych z umową dożywocia,
zawsze należy zastanowić się przed podjęciem decyzji, zwłaszcza jeżeli składnik, którego własność ma być przeniesiona, stanowi istotny element majątkowy osoby darczyńcy, wówczas tak, żeby nie powstały później konflikty. Umowa dożywocia i umowa darowizny, zwłaszcza przy umowie darowizny, można ją trochę powiązać z obowiązkami jak przy umowie dożywocia, bowiem osoba darczyńcy może przy darowiźnie ustanowić na rzecz obdarowanego, na rzecz darczyńcy, także służebność mieszkania, czy też służebność korzystania nie tylko z mieszkania, ale otaczającego terenu, aż do śmierci. Różni się to od umowy dożywocia tym, że nie ma obowiązku dostarczania środków utrzymania, natomiast osoba darczyńcy jest uprawniona do korzystania z mieszkania w zakresie, w którym zostało to uregulowane w umowie darowizny, obciążonej służebnością osobistą dożywotnią. Kwestie dotyczące umowy darowizny dożywocia zawsze budzą kontrowersje, jeżeli dochodzi do konfliktów między stronami. Dziękuję, to na tyle w tym odcinku.